Teraz poprosimy Ciebie, Dawidzie. Nasz wspaniały Ojcze, który jesteś w niebie, dziękujemy za te chwile, które przeżyliśmy. Dziękujemy za Dawida. Dziękujemy za Twoje wielkie dzieła, które dokonałeś w Jezusie Chrystusie. Dziękujemy, że mogliśmy przeżyć zanurzenie, ale teraz chcemy prosić Ciebie, Ojcze, szczególnie o Twojego Ducha dla Dawida, nie tylko dla niego, dla nas wszystkich, ale szczególnie dla niego. Obdarz go Twoim Duchem, zachowaj od zła, jak również wypełniaj Twoją mocą, mądrością, miłością, pokojem, radością i życiem pełnym owoców Ducha. Obdarzaj i wypełniaj, prowadź go, zachowaj od zła i daj mu też wytrwanie w tym wszystkim, co podjął, aby dotrwał do końca swoich dni albo do przyjścia Jezusa Chrystusa. Nie wiemy tego. Bądź uwielbiony i wywyższony. Ochraniaj, prowadź i wypełniaj. Prosimy o to i dziękujemy. W imieniu Jezusa. Amen. 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 Zaśpiewamy pieśń. Dziękujmy Bogu wraz. Się wszyscy razem. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen. Aleluja, aleluja,
Szalom, bracie mój, szalom, szalom. Spotkamy się znów, spotkamy się znów. Szalom, szalom. Szalom wszystkim wam, szalom wszystkim wam. Bracia i siostry, jest też jeszcze taka prośba o modlitwę. Może byś ty, Armand, przekazał. Brat Rysiek potrzebuje modlitwy. Modlitwy i wsparcia, bo teraz ostatnio przychodzi trudny okres w swoim życiu. Jak wiecie, jego córka miała wypadek i operację, a ja także jego brat też nie najlepiej się czuje. Jak wiecie, jest już w podeszłym wieku i wszyscy bardzo proszą na pewno wsparcie, modlitwę, na pokrzepienie serca. To może poproszę Ciebie, żebyś się pomodlił. Boże, Abrahama, Izaka, Jakuba, Boże Wszechmogący, który jesteś nad nami, prosimy Ciebie z całego serca, wejrzyj na nas i usłysz nasze modlitwy. Prosimy Ciebie, prostuj nasze drogi, abyśmy nie zbaczali ani na lewo, ani na prawo, ale szli według Twojego słowa. Prosimy Ciebie także, wejrzyj na tych, którzy zdala są od Ciebie, aby póki jest czas, póki łaska trwa na ziemi, aby się nawrócili do Twojego świętego imienia. Przez Jezusa Chrystusa, Pana Bożego, prosimy Ciebie, spełnij nasze prośby i niech się dzieje zawsze według woli Twojej. Amen. Amen. Nasze zgromadzenie jest zakończone, ale jeszcze jest tu poczęstunek, także zostańmy. Zapraszamy wszystkich, jest to taki skromny poczęstunek, ale zawsze coś.